Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Anno 1404 Wenecja i zapraszam na kontynuację rozbudowy naszego imperium. Dlatego wczytujemy poprzedni zapis gry i bierzemy się za rozgrywkę. W poprzednim odcinku udało nam się wybudować całą produkcję wina, czyli produkcję beczek, dodatkowo winnice, co składa się na właśnie produkcję wina. Przenieśliśmy oraz rozbudowaliśmy piekarnie, w których wytwarzamy chleb. Dodatkowo dobudowaliśmy jedną garbarnię, chyba dwie plantacje przypraw czy coś koło tego. No a dodatkowo też trochę rozbudowaliśmy tą naszą osadę. No i w dzisiejszym odcinku plan jest nadal taki, żeby jak gdyby tą osadę no na razie rozwinąć, czyli awansować tam wieśniaków na mieszczan, mieszczan na patrycjuszy, patrycjuszy na arystokratów. Ewentualnie jak nadal będzie za mało tych budynków, to dostawić kolejne targowisko. W międzyczasie nie dość, że dojdą nam pewnie jakieś nowe produkty, jakieś nowe rzeczy, które będą wymagane do awansu. No to jeśli będziemy też rozwijać tą osadę i tych mieszkańców będzie coraz więcej, to być może będziemy też musieli właśnie zwiększyć produkcję jakichś poszczególnych dóbr. Ale to się jeszcze wszystko okaże, bo na razie mamy też, powiedzmy, takie lekkie nadprodukcje, naprawdę niewielkie, ale być może będzie tak, że też nie będziemy musieli jakoś w ogóle tego rozbudowywać. Zaczynamy. Zaczynamy od tego, że trzeba zobaczyć właśnie, jak my tutaj stoimy z tym wszystkim. Mamy już 1985, w sumie możemy mieć nawet i 2000 już tych arystokratów, czyli jeszcze 1500 brakuje. No około z moich wyliczeń wynika 38 budynków. Wszyscy mają tak naprawdę podatki na najniższym poziomie, ale z tego co tutaj widzę, to jak gdyby praw awansów już żadnych nie mamy. Teraz musimy jak gdyby liczyć na to, że albo jacyś wieśniacy się nam pojawią znowu i dodatkowe prawa awansu nam dadzą. No albo ewentualnie tutaj próbować odblokować te jeszcze dwa trofea, z tym, że my na razie mamy 1303 punkty sławy. Tutaj potrzeba 1500. No jedno z nich to naprawdę już niedługo może i nam się uda odblokować. Później ewentualnie zobaczymy, które nam się będzie bardziej opłacać. Tutaj w międzyczasie możemy sobie robić te turnieje rycerskie, które też nam troszkę tych punktów honoru dostarczą. No ale też możemy skorzystać tutaj z dyplomacji. Z tym, że ostatnio kupowaliśmy punkty honoru, więc na razie jest tylko procent powodzenia 33, więc to sobie odpuścimy. Tutaj te trzy skrzynki musimy zebrać. 52 punkty sławy zawsze wpadną. Chociaż akurat to nie jest jakiś wielki dodatek. Najpierw tutaj zobaczymy, czy oni wszystko mają. Ale wygląda na to, że mają. No i tutaj trzeba się przenosić na tą naszą wyspę europejską. No i właśnie, dochodzi kolejny... A nie, myślałem, że to jakieś dochodzą kolejne produkty, które możemy produkować, ale to są tylko na razie fundamenty cesarskiej katedry, której my nie będziemy budować akurat w tym scenariuszu chyba. Chociaż ona też by zrobiła robotę, no bo wtedy te inne budynki moglibyśmy powyrzucać. Z tym, że tak, ja tutaj miejsca na nią nie zostawiłem. Chyba, że jest też taka opcja, żeby te tutaj chaty drwala wywalić i tak centralnie ją postawić do tego naszego portu. A później ewentualnie ten port rozbudować. To jest jakaś myśl. Zresztą w ogóle właśnie ten port główny, no to my sobie rzeczywiście rozbudujmy. Niech on się tu jakoś prezentuje. Poszukajmy po wyspach, czy gdzieś na przykład jakiegoś zadania nie będziemy mieć. Bo tutaj jak nie uzbieramy tych punktów honoru i nie wykupimy tego jednego choćby trofeum, no to tak naprawdę nie ruszymy z miejsca.
Bo wszystkie prawa awansu, jakie mamy możliwe, no to już wykorzystaliśmy. Na żebraków to możemy czekać, no ale to będzie takie czekanie. Nie wiadomo, kiedy oni tak naprawdę przybędą. No a coś by tutaj trzeba było właśnie wykombinować, żeby to jakoś ruszyło. Tutaj co my mamy na tym statku? Mozaikę. Mozaika mnie nie interesuje. No dobra, na początek to dostarczymy te trzy skrzynie. Z tym, że dostaliśmy za to, tak jak było wspominane, 52 punkty sławy i 20 ton daktyli. No można by było ewentualnie po tych magazynach zobaczyć, czy my tutaj nie mamy czegoś pochowanego, ale jak już to raczej na tym magazynie głównym, ale też w sumie nic nie ma. No dobra, to teraz sobie zobaczmy, czy tutaj nam się by trafiły jakieś ciekawe przedmioty. Tutaj akurat nie, u Garibaldiego też nie. Nie wiem, czy w tym scenariuszu w ogóle jakiekolwiek przedmioty oni nam oferują. Bo tu losuje, losuje, no tutaj na tym pierwszym jest, ale to chata rybaka zwiększa wydajność. Czyli przedmiot kompletnie niepotrzebny. U Al-Zahira w sumie nie mamy nic, ale on będzie miał bardziej przedmioty pod te budynki produkcyjne orientalne, więc to też nas nie za bardzo interesuje. 80 ton broni. Może broń zacząć produkować i to zadanie zrobić. 375 sławy. Bo tak, narzędzi mamy. Tu byśmy wtedy ewentualnie musieli... Wymaga żelaza. Dwie kuźnie zamknąć, a postawić po prostu tą produkcję broni. Warsztat płatnerza. No bo oprócz tego to 80 ton mięsa i 120 ton piwa. 80 ton mięsa bez problemu. 120 ton piwa też by się pewnie nazbierało. A 80 ton narzędzi, no to w końcu się tam nam zrobi. Dobra, zróbmy tak. Coś tu niech się dzieje. Bo on tutaj tak cały czas tych pieniędzy od nas żąda. Co prawda my mu płacimy bez problemu. No ale warto może z nim rzeczywiście ten pakt podpisać. I nie dość, że zyskamy te punkty honoru, to jeszcze tutaj w dyplomacji może będziemy mieć więcej możliwości. No tutaj nawet jak sobie wybiorę tą chatę wieśniaka, no to tak jak mówię, już wszystko co mogłem to zabudowałem. Tu w środek póki co jeszcze nie chcę stawiać tych budynków. Tutaj czy by weszło? Nie, raczej by nie weszło, bo tutaj już i tak tą drogę postawiłem. Chociaż tak naprawdę kościół... Tu jest drugi. Kościół mamy opanowany. Tawernę też w sumie mamy. No bo tak czy siak parę budynków mieszczan i tak musi zostać, jak gdyby nie możemy 100% awansować. No przytułki dla żebraków mamy. Ten jest zapełniony w pełni, ten jest w 302. 302 żebraków się w nim znajduje. Loch dla dłużników chyba nam raczej nie będzie drugi potrzebny. Ewentualnie nawet jakby był, no to tu można zostawić miejsce. Czyli co, parę budynków tu jednak w środku postawić? No chyba nie mamy innego wyjścia, tak szczerze mówiąc. Z tym, że mówię, no też warto jest jednak poczekać, aż my tutaj wszystko zdobędziemy, te trofea głównie. No jeszcze można sobie tutaj o zadanie poprosić i chyba tak zrobimy. Poproś o zadanie. O, i kolejni żebracy przybyli. No to dobrze. Ale najpierw zajmiemy się tym zadaniem. 180 punktów sławy
I musimy trzech kuglarzy znaleźć. No to w tak dużym mieście to będzie nie lada wyczyn. Oni co prawda są tak podświetleni, ale mimo wszystko. No tak, tu jest chyba jeden. You have found the person you were looking for. No i teraz szukamy jeszcze dwóch. Czekajcie, drugi. Im dłużej trwa takie zadanie w poszukiwania, tym oni się mogą bardziej schować i czasami naprawdę jest już później ich ciężko znaleźć. Dlatego im szybciej go znajdziemy, tym dla nas lepiej. Można spróbować sobie teraz w tą stronę obrócić całą mapę. O, jest trzeci. Znaleziony, czy on gdzieś prysnął? Znaleziony. No to dobra, udało się to zrobić. W międzyczasie przybyli ci żebracy. Na razie mamy 4 prawa awansu. 1002 żebraków, 154 chyba jeszcze jest na ulicy. Zobaczymy, czy później drugiego przytułka nie będziemy musieli postawić. A gdzie jest ten nasz statek główny? Statek główny, aha, on jest tutaj. No to wykonujemy zadanie do końca. 4138 złotych monet i 180 punktów sławy. Co już nam da 1500. Teraz możemy sobie wejść w trofea i zobaczyć. Tutaj mamy, że potrzeba mniej żebraków, aby umożliwić wieśniakom awans na mieszczan. Mieszczan na patrycjuszy. No właśnie, ciekawe, co jest teraz lepsze. Chyba jednak od Al-Zahira, bo my tutaj budynków akurat, wieśniaków mamy tylko 17, mieszczan natomiast mamy 61, więc ja myślę, że jednak to od Al-Zahira weźmiemy. Tutaj wydaje mi się, że więcej niż 4 to jednak nam nie wskoczy. Chociaż może, niby dostępne obywatelstwa jeszcze 2 są. No i dobra, teraz statkiem oczywiście wrócimy. Odblokujmy sobie to trofeum od Al-Zahira jednak. No i zobaczmy, co tutaj się zmieniło. No ale to nam chyba dało tylko 2 dodatkowe przywileje. Więc tutaj wygląda na to, że jednak nie ma siły. Tutaj będziemy musieli kolejne targowisko postawić. 25 ton rudy żelaza. No, mogę ci to zawieźć, nie ma problemu. Bo rudę żelaza, z tego co wiem, to powinniśmy mieć na stanie. A nie, akurat nie mamy. ...34 minuty, co prawda, do końca zadania. Chyba, że czekajcie, może... Nie, tutaj rudy żelaza nie wydobywamy. Co najwyżej byśmy mieli tutaj. No, ale tu mamy tylko tonę. Dobra, zobaczymy, jak nam się gdzieś wydobędzie, to będzie, a jak nie, to nie będziemy robić tego zadania. Tu była opcja, żeby tutaj dostawić jeszcze jedno targowisko. No bo wygląda na to, że my tutaj rzeczywiście za dużo nie zyskaliśmy. Z tym, że tutaj targowisko, to jak gdyby nam trzeba będzie albo jakiś kościół postawić. No dobra, na razie jednak tutaj dobudujmy domy, gdzie się da. Tutaj 3
nie do końca to wszystko wygląda tak, jak ja sobie to rozplanowałem na początku. No ale też przyznam się szczerze, że myślałem, że trzy targowiska w zupełności nam wystarczą. Co prawda ja te bardzo mocno nakładałem na siebie. Bo widzicie, to trafia praktycznie do końca tego. No ale ja znowu tutaj nie chciałem mieć jakichś luk i przerw, więc tak to zrobiłem. Tą chatę smolarza trzeba będzie tylko przenieść gdzieś, w jakieś miejsce, żeby ona nam tu nie kolidowała. I najlepiej to chyba będzie zrobić, żeby tą jedną chatę drwala usunąć. I jakoś ją tutaj zmieścić, ewentualnie te dwie chaty drwala usunąć. Zobaczmy, jak usuniemy jedną, czy tutaj mi wystarczy tyle miejsca, żeby to bez problemu postawić. Nie, chyba lepiej rzeczywiście będzie tutaj. Czyli tutaj z powrotem. A tą chatę drwala rozwalimy. I tutaj tą chatę smolarza postawimy. Mam nadzieję, że tutaj oni akurat jakoś drewna sobie mocno nie będą podbierać. No tak, to pracuje na 100%, to na 100%, wszystko na 100%. Tutaj jeszcze odbierzemy te produkty. No i teraz możemy rozwalić. Jeszcze tylko niech on tutaj dojdzie do magazynu, to też drogę usuniemy. No i dobra, to bierzemy wtedy kolejne targowisko. No i postawimy je z tego, co wiem, to chyba tutaj. No z jedną może... Żeby tu nam jeszcze ulica weszła. Tu mam trzy domy, zróbmy 5. O, tutaj trochę nam tych budynków wejdzie z tego, co widzę. Teraz tutaj jak to budować? Czy jakieś drogi tu zostawić? To nie, wiecie co, ja tutaj to wyburzę. Tutaj to też wyburzymy. Bo tak czy siak tutaj dostęp do tej... i do tej chaty rybaka jest. A tutaj mi wtedy dodatkowo jeden budynek wejdzie. A ulica będzie tu. No niestety, teraz już naprawdę mi na miejscu zależy, więc... Nie mogę sobie pozwolić nawet na jakąś najmniejszą stratę, bo później się okaże, że kolejne będzie targowisko trzeba stawiać, a na to to już no nie mamy miejsca za bardzo. Tych budynków na pewno nie będę niszczył, co najwyżej by gdzieś się można było tu rozbudować. Dobrze, teraz trzeba zrobić tak. Tu jednak trzeba będzie zrobić jakąś ulicę.
kościół jest tu w zasięgu. Póki im tu nie postawię kościoła, to oni nie będą chcieli awansować. Tylko się zastanawiam, czy rzeczywiście budować do końca. Czy jednak robić to stopniowo. Bo pamiętacie, cały czas też powtarzam, żeby znowu nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę. Chociaż myślę, że akurat tutaj i tak jeszcze nie przegniemy. Raczej bym się skłaniał ku temu, że to nadal będzie trochę za mało tych budynków. No ale zawsze coś. Dobra, więcej już chyba nie zmieszczę nigdzie. Tutaj nie, już mi nigdzie nie wejdzie. No to jeszcze teraz musimy wyburzyć, żeby to jakoś w miarę... Ten kościół z tego co wychodzi by tutaj był. Czyli tak, te dwie chaty wieśniaków wywalimy, a wstawimy im tutaj kościół. No i jak oni się wprowadzą, to będziemy mieć znowu kolejne prawa awansów. A teraz zobaczmy tutaj, co się dzieje. Ryb jest za mało. Ryby byśmy musieli dostawić, ale dostawić je chyba tutaj musimy. No ta chata jest trochę daleko, ale dobra. To będzie taka, powiedzmy, dzielnica przemysłowa. No bo wiecie, tutaj budynki, tutaj zaraz ten dom targowy. Tutaj te chaty rybaka. To mi się nie podoba, ale trudno, no. Tak musimy to jednak wybudować. Idziemy dalej. Cydr, no dobra, ale cydru jest jakiś zapas, więc o to się nie martwimy. Odzienia też nie ma. Z tym, że odzienie to ewentualnie już konopie też by trzeba było na jakiejś innej wyspie budować. Chleb, piwo, skórzane kaftany. Księgi 80. On też teraz dziwnym trafem bardzo mało tych ksiąg wziął. Tutaj już się też robią niedobory. Produkty dla arystokratów to raczej są w normie. Wino jeszcze jest mało wina, ale wino, jak pamiętacie, dopiero pod koniec poprzedniego odcinka zaczęliśmy produkować, więc tutaj na spokojnie podchodzę. Teraz awansować będę jednak, widzę, ręcznie, bo ja chcę w pierwszej kolejności te budynki awansować. Bo jakbym robił to poprzez targowisko, to mogłoby mi tutaj w pierwszej kolejności awansować te budynki, a tutaj jednak jest więcej tych budynków użyteczności publicznej i jednak lepiej jak ci wieśniacy pierwsi awansują. A dopiero teraz sobie już można tych awansować. No ale tu jednak 3500. Tu trzeba się będzie raczej jeszcze skupić na pewnie kolejnym targowisku. No nie chcę już teraz mówić, ale tak to wygląda. Co ciekawe, drewna nam teraz brakło. A jakichś wielkich zapasów na pozostałych wyspach to my nie mamy. No my praktycznie w ogóle nie mamy. No tak jak patrzę, to ta populacja nasza rzeczywiście się mocno zwiększyła.
Skład jest opróżniany. Skórzane kaftany, księgi. Nie wiem, czy tutaj zaraz nie będzie jakaś mocna reorganizacja jednak. Broni już mamy 34 tony. Ja tutaj to odzienie, bo lin mamy maksa, to liny sobie wyłączymy. Te trzy budynki produkujące odzienie, w sumie cztery, chyba jeszcze jeden był tu, to działają na 100%. Tutaj warzelnia soli przerywa produkcję. Już myślałem, że pierwszy autosave. Bo my tutaj ostatecznie mamy węgla brakuje. No tak, czyli jednak tutaj węgiel też musimy dostawić. Ja wtedy wybudowałem tylko tą kopalnię solanki, bo węgla miałem lekki zapas, ale ten węgiel już się przerobił. I teraz znowu w ogóle nam tu soli brakuje. Jeszcze jakieś tam zapasy są. No ale tu może trzeba będzie zrobić tak, że jednak te warsztat kuśnierza, który produkuje te futrzane kaftany, trzeba będzie zlikwidować. I jeszcze jedną garbarnię jednak postawić. Bo warsztat kuśnierza to bez problemu. My tutaj sobie później znowu odpalimy. A garbarnię to jednak tylko tam będziemy mogli robić. No ale ten po 120 ton chleba bierze. Ewentualnie tu jeszcze czeka pod rozbudowę kolejna część, że możemy jeszcze dwie piekarnie postawić. Chociaż czekajcie, czy ja tu nie przegiąłem czasami? Bo tu są tak, dwa pola pszenicy na jeden młyn i na jedną piekarnię, a ja tu postawiłem dwa pola pszenicy na dwa młyny i dwie piekarnie, czyli ja tą pszenicę to lepiej będzie jak tutaj dostawię jednak. Bo mąki tutaj mamy sporo, no ale pszenicy zaczęło brakować też dla tych młynów. Dobra, zaraz się to powinno wyrównać wszystko. Ten chleb zostawił. To o chleb nie musimy się martwić. Ryb jest nadal mało. Tylko, że jeśli chodzi o ryby, tutaj jestem trochę przyblokowany. Chyba, że w sumie czekajcie. Nie no, tutaj na pewno, ewentualnie z tej strony. Od razu 5 had rybaka, chociaż w sumie teraz pamiętacie, u Garibaldiego był ten przedmiot, który dawał plus 25%, no i on teraz by się jak najbardziej przydał. No ale te 5 had rybaka to już załatwi sprawę. Teraz ja bym chciał tak dalej awansować tutaj. Chociaż tego drewna jest tyle, co kod napłakał akurat teraz.
O, kolejni żebracy to dodatkowe prawa awansu da. Z tym, że... Aha, no właśnie, teraz kolejny przytułek by się przydało wybudować. Tylko przytułek ma takie same jak gdyby prawa jak normalne domy. I teraz nie za bardzo jest miejsce, żeby go postawić gdzieś. Chyba tutaj trzeba będzie rozwalić ten dom wieśniaka. I zobaczymy, czy tutaj mi wejdzie przytułek. Jakoś wejdzie. No tak trochę już mówię. Teraz byle jak to buduję, żeby tylko było. No ale jednak nie spodziewałem się, że to aż tyle tych budynków trzeba będzie postawić, żeby dojść do tych 3500 arystokratów. A tutaj się jeszcze o tyle robią problemy, że tak jak myślałem, jednak tutaj nam zaczyna też wszystkiego pomału brakować. I chyba nie mamy innego wyjścia, jak jednak tutaj się rozglądać za kolejnymi wyspami pod kolonizację. I kolejną rozbudową po kolei chyba tak będziemy lecieć. O, pierwszy autozapis. Pół godziny gry za nami. Game saved. Tutaj... Tu ewentualnie co najwyżej by nam jeszcze dwie plantacje cydru weszły. Chociaż cydr akurat to jeszcze sobie odpuszczę. Bardziej mi teraz zależy, żeby odzienie produkować. Mógłbym tu jeszcze dostawić jedną, bo jak widzicie, tych konopi mam 123 tony nadprodukcji. No ale to prędzej czy później i tak mi zejdzie. Chociaż może właśnie warto wykorzystać, póki są. No dobra, to postawimy jeszcze jedną chatę tkacza. Nie jest tylko powiedziane, że ona nam już pomoże. Chleb to raczej nie powinien być problemów, bo on tu, mówię, on tu za każdym razem... Teraz wraca, no ale on ma na pace 157 ton. Piwo też nie, no te skórzane kaftany. To może być problem, ale to jest akurat problem do bardzo szybkiego. Tej chaty rybaka już nie łapie jednak. Ta siedziba starszego portu. There are dents in the armor, and one of the horses is lame. We can't. Pozostałe domy wieśniaków nie spełniają warunków. No ale tak też byle jak to rzeczywiście nie ma co stawiać tych kaplic, żeby tylko spełnić te warunki. Tutaj z kolei znowu nie wiem, czy jednak tawerny nie będziemy musieli postawić, bo wtedy dodatkowe powinny być prawa awansu mieszczan na patrycjuszy. No bo teraz maksymalnie to mam 68 budynków, czyli jeszcze mimo wszystko 20 brakuje. Zobaczymy, jak ewentualnie byśmy postawili tawernę. Gdzieś, no tutaj, ale to znowu trzeba będzie dwa budynki wywalić. Ale wyjścia niestety innego nie ma.
sumie ta tawerna nic mi tu nie dała. You have a wider range of buildings available. No i teraz jakiś pewnie dodatkowy przedmiot. Tak, dodatkowy przedmiot to warsztat optyka. Wymaga mosiądzu i kwarcu, a zaopatruje populację w binokle. To oznacza tyle, że uzyskaliśmy 2300 arystokratów. Maksymalnie możemy mieć 2440. No to jest nadal mało. To jest w ogóle tyle co nic w porównaniu do naszych potrzeb. Nas interesuje to, żeby to była metropolia. Na razie już poczekam i wszystkich tych patrycjuszy awansuję. No i tak to na razie wygląda. Tą tawernę w sumie można tu zostawić, bo nie wiadomo jak to dalej będzie potrzeba. No teraz już tak, nic nie awansuję, bo nie mam drewna, ale też chcę się skupić jednak trochę na rozbudowie tutaj tych pozostałych rzeczy, których mi brakuje. Chata Drwala i chata Rybaka. Biorę te przedmioty. How wonderful to see you again. Chata Rybaka zwiększa wydajność. Lepiej sobie tych przedmiotów użyć. I w razie czego, jak będziemy mieć już za dużo tych ryb, to z nich zrezygnować, niż tutaj jakieś sobie problemy stworzyć ewentualnie przez brak dostępu ryb dla mieszkańców. No i plantacje przypraw też niestety trzeba będzie zaraz zwiększyć. Ale to mnie akurat najmniej martwi, bo z tym to ja sobie poradzę bez żadnego problemu. Mnie tutaj bardziej martwi to, że my już nie mamy żadnych możliwości awansu. Aha, a tu jest taki problem, że mielibyśmy jeszcze możliwości awansu, tylko oni potrzebują... Nie, oni nie potrzebują kościoła. Czemu oni tutaj jak gdyby nie chcą awansować? Bo jednak tu jest... Tu jest na tyle tych budynków, że wydawałoby się, że tutaj oni spokojnie jeszcze mogą na patrycjuszy awansować. Dobra, bierzemy te dwa przedmioty. Kosztem tego, że one jednak 160 punktów sławy mnie będą kosztować. No i ten jeszcze tutaj przedmiot z kolei. Aha, tylko zanim tamten statek tutaj dopłynie, to też lata miną. No ale dobra, powolutku, bez pośpiechu. No cały czas oczywiście jeszcze w obwodzie mamy to, że tutaj możemy tą rozbudować populację. I to nam też dodatkowe prawa da. Z tym, że to nam na pewno nie da dodatkowych 20 domów. Jakby to było kilka sztuk domów do 10, to pewnie bym się w takie coś mógł pobawić. No i tutaj jeszcze też weźmiemy, że chata rybaka zwiększa i teraz to już nie ma siły. Ryby będziemy mieć załatwione. A ten statek o dziwo teraz tu płynie.
Czy my tych broni mamy już 80 ton? Jeszcze nie mamy. Ale teraz już chata rybaka tak naprawdę o 50% ma zwiększoną produkcję. Więc tak, ryby załatwione, cydru jest max. Teraz by się trzeba było zająć tym odzieniem, ale żeby się zająć tym odzieniem, to tak, tutaj co prawda by jeszcze jedną chatę tkacza można było postawić. Mówię, w razie czego je się po prostu wyłączy, a później wyburzy. Uła, 5 ton cukru. A czy ja bym ewentualnie mógł gdzieś cukier kupić, chociaż też nie chcę tego robić. Nie mogę cukru kupić, więc rezygnuję z tego zadania. Teraz bierzemy tak, ile się da drewna, narzędzi, chociaż my też tego tyle mamy, że aż strach mówić, i będziemy budować na tej wyspie tutaj. Kolejne chaty tkacza. No bo ta produkcja, co jest tutaj, to niestety nam nie wystarcza. A też w sumie teraz nie wiem, czy jednak tak nie zrobię, że jak tam wybuduję jednak więcej tych chat tkacza, to jednak czy tego tutaj nie rozwalimy i tutaj kolejnego targowiska nie damy, no bo tutaj się nie wyrobimy, choćbyśmy chcieli. O kasę się martwić nie musimy, bo my mamy teraz bilans plus 5000, a wszyscy i tak mają jeszcze na najniższych podatkach ustawione. You can always be sure of a hospitable welcome here. Your payment will tutaj sobie kupimy tych punktów sławy trochę znowu. I to nam dało 1220, aha, on jeszcze nam doda 300. Aha, ale to z jego 300, no to dobra. Zrobimy sobie jakiś turniej rycerski. No, przydałoby się w sumie ten zorganizować, ale to mi znowu 30 ton sztuk broni weźmie. Mam 70. W sumie to jest czasowo nielimitowana oferta. Tutaj przegramy, ale dobra. No dobra, zróbmy to, zobaczymy ile punktów sławy dostaniemy za to, bo możliwe, że nam się to jednak opłaci. Skórzanych kaftanów już nie ma. Żeby oni mi tutaj zaraz nie zaczęli strajkować, chociaż nie powinni, bo ci znowu mają te i te odzienia. A tu co się stało? Właśnie ja tak mówię, że trochę widzę, że mi tam szkła zaczęło brakować. I od razu tutaj się melduje, bo myślałem, że po prostu te piece szklarskie miałem wyłączone, a tu się okazało, że on chyba... Chociaż nie wiem, czy tutaj burzy piaskowej nie było. Tak, on tutaj była burza piaskowa i ona zniszczyła całe te drzewa. 93%, jeszcze trochę dosadzimy mu. Teraz ja tak, muszę zrobić przegląd. Ten statek jest wolny, czyli on będzie to odzienie nam transportował. Odtąd byśmy chyba musieli jednak zacząć. Chyba dobrze to wyliczyłem.
ale zaraz się okaże. No i dwie takie plantacje konopi na jeden, na jedną chatę tkacza. Szkoda, bo mogłem jeszcze tym statkiem, co przypłynąłem, właśnie wziąć jakieś drewno i narzędzia. Bo ja chcę tutaj naprawdę mocno to rozbudować. No to trudno, tym statkiem popłynę. O, 600 punktów sławy, pięknie. To się chyba opłacało akurat. To musimy usunąć, bo coś mi tutaj nie poszło równo. No i dobra, raz, dwa, trzy. Na razie cztery chaty tkacza. Tu będziemy się dalej rozwijać. No i te chaty tkacza sobie postawimy tutaj. Tylko ile mi ich tu wejdzie? Raz. No właśnie, raz i się skończyły, niestety. Materiały budowlane. Póki co cztery tu wystarczą, plus to, co jest tutaj. Później będziemy dalej rozbudowywać, ale tutaj w kolejności jeszcze czekają następne rzeczy, znaczy między innymi w sumie w głównej mierze to garbarnia. No a teraz już widzicie na przykład, plus 50 i tych ryb mam już tyle, że teraz znowu będę mógł sobie powyburzać niektóre chaty rybackie. No i padnie chyba na te wszystkie cztery. A tu mamy 1820, no to zróbmy teraz, że wykupimy sobie tą ostatnią rangę. No i tutaj mamy 11, ale czy w ogóle jakiekolwiek będziemy mogli budynki awansować? To chyba nie, bo my mamy za mało tych chat wieśniaków teraz, z tego wychodzi. Powiem wam szczerze, że już nie wiem, jak to działa, ale chyba do zera nie możemy zejść, żeby nie mieć żadnej chaty wieśniaka. Czyli tak czy siak, nawet jak te są i nawet jakbyśmy tutaj spełnili im te wymagania na wiarę, to i tak byśmy ich nie mogli awansować. Na razie się wstrzymamy i później tutaj rzeczywiście jeszcze kolejne targowisko będziemy zmuszeni wybudować. Może trochę bardziej w tą stronę pójdziemy, żeby tutaj nie kolidować z tą rzeką. A widzicie, to się samo odpaliło, bo oni jednak stąd przenieśli bez potrzeby budowania drogi. No i właśnie, tu mi nie wejdzie. Te rozwalam, bo oni tam odzienia nie mieli. To też jednak rozwalę, bo słuchajcie, wiecie co ja sobie zrobię? Gdzieś tutaj osobny dom targowy.
Tylko tak, żeby on z niczym nie kolidował mi tutaj. Może gdzieś w ogóle dalej. Ale to by naprawdę musiał być gdzieś na przykład... Spróbuję w sumie tutaj. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, bo ja potrzebuję tak 3, 3, 3, no i 3. I będziemy budować te chaty tkacza na takiej zasadzie. Raz, 2, 3, 4 na razie. Później 5, 6, tu mi wejdzie 7. Powinno wyjść 8, ale ta jedna się tu jednak nie zmieści. Kolejna burza piaskowa. Tym razem na bezludnej wyspie to chociaż tyle. No i dobra, ten sobie magazyn ulepszymy. Postawimy dwa małe składziki. Ten trochę źle postawiłem. Your people crave possessions. No binokle i co, mi się teraz będą w ogóle wyprowadzać? Dwa małe składziki, to nam da 80 ton i to na razie wystarczy. Ja tutaj biorę te materiały, bo tutaj one są teraz praktycznie na wagę złota. I stwarzamy kolejny szlak handlowy, stąd bierzemy odzienie. Tu je będziemy rozładowywać i statek, no to ten. Czekajcie, 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 o co tu biega? No tak, oni są wściekli. Czyli oni się będą teraz wyprowadzać, ale oni się powinni wyprowadzić do poziomu 2300 chyba tylko. Aha, bo oni by nie byli wściekli, ale jeszcze ksiąg nie ma. Tym zblokujemy księgi, bo oni, widzę, nie potrzebują ich. A arystokraci jednak potrzebują. Teraz tak, skórzane kaftany. Ich tu mamy max i mamy tego max, ale tu sobie to musimy odpalić na nowo. Bo jednak na tej wyspie rezygnujemy z tego. Albo inaczej, jeszcze to wyłączymy. To wyłączymy, a one może niech to do końca wyrobią. The mob is on the brink of torching your settlement. No zaraz będziecie mieć księgi, spokojnie. Tutaj z księgami będzie problem, bo tutaj na rozbudowę za dużo miejsca nie ma. A potrzeba by było dwa warsztaty indygo. Chyba, że gdzieś tu może jeden jeszcze wejdzie, a później drugi tutaj zamiast tego drewna. A drewno najwyżej będziemy brać z naszej wyspy głównej. Z tym, że po kolei, bo ja znowu tutaj soli nie mam, ja też o tym zapomniałem. No to co z tego, że ja to wznowiłem? Jak to mi tutaj i tak nie będzie działać? Chociaż skórzane kaftany to akurat nikomu tutaj jakoś mocno też w pierwszej kolejności nie są potrzebne. Nie no, to dobra, jedno tu jednak zostawimy. ...76 ton soli.
Tylko że tutaj też wtedy musiałbym znowu tutaj to poprzerabiać. Bo tu sobie zrobiłem tak, że do tej drogi teraz nie będę miał dostępu. Jedną to muszę zatrzymać. No ale tutaj inaczej tego nie zbuduję. Nie wiem, czy nie wykorzystać tego jednak domu targowego. I tutaj nie wybudować tych dwóch zagród świń. Czy mi w ogóle starczy materiałów budowlanych? The sandstorm has subsided. Cztery i teraz jeszcze tak tutaj to samo praktycznie zrobimy. No dobra, tu on zabrał, więc to możemy zburzyć, a wybudujemy kolejną garbarnię w takim razie. Z solą tu nie powinno być problemu, bo tak czy siak i ten warsztat kuśnierza i ta garbarnia potrzebują soli, więc się zrówna. Dobra, także skórzane kaftany mamy załatwione. Chleb. Jak tutaj jest w ogóle z tym chlebem? No z chlebem jest o tyle prosto, że w sumie on bierze te 60 ton. Tu po prostu oni szybko go zjadają. Można by tutaj też było podnieść już tą powierzchnię magazynową. Ale cydru to na pewno, chociaż na pewno cydru można by było dobudować. Może o tak powiem, ale są pilniejsze sprawy. Piwo jak piwo. Księgi są bardzo pilne. Chociaż oni już się uspokoili. Tylko, że oni mi się teraz nie będą wprowadzać, bo mogę mieć 2680, mam 2314. Chad rybackich jest dalej za dużo. Więc jeszcze sobie możemy te dwie rozwalić. Zobaczymy teraz. Teraz by się trzeba było skupić tutaj na tych księgach dalej. Warsztat drukarski, to potrzebujemy drewno, narzędzia, kamień i szkło. Drewno, narzędzia, kamień i szkło. No i płyniemy tutaj to rozbudować. The Sultan would be delighted if you could fulfill this service for me. Tu jest znowu zatop uciekający statek, ale tu będą problemy, że te statki mnie będą gonić, więc odpuszczam. I tak, kolejna plantacja indygo tutaj musi wejść. W sumie tu ją by dobrze było postawić, albo nawet i tu. I 5 pól. Raz, 2, 3, 4, 5. Powinno być 100%. Jest 100%. A drugą postawimy tutaj zamiast tego drewna. Bo inaczej tutaj nam nigdzie ona już więcej nie wejdzie.
Znaczy ona by tutaj spokojnie weszła, tylko tutaj znowu by trzeba było kolejny budynek postawić. A tutaj ta chata drwala i tak naprawdę tego drewna nie produkuje. Tak musimy zrobić niestety. O, i godzinka gry za nami, ale dobra, jeszcze te księgi wybudujemy. Czy jak tu dam, to będzie 100%? Będzie 97. No to damy tu. W takim razie. Consider it insurance. Też 97%? Może to pole zawadza? Chociaż tu się wydaje, że wszędzie jest 93. No to chyba max będzie 97, ewentualnie damy jeszcze jedno dodatkowe pole i to nam da 100%. Ten szlak byśmy musieli zmodyfikować, bo on tutaj będzie musiał brać jeszcze z tej wyspy głównej. Stąd będzie musiał brać jak gdyby po 5 ton drewna. O. I tutaj te 5 ton drewna wyładowywać. Albo nawet może po 10 ton. No a na początek mu dajmy, żeby on 10 ton jednak brał. Żeby on sobie tu jakiś zapas tego drewna zrobił. Chociaż mówię, na razie z tych zapasów papieru powinien korzystać. A jako, że i papier, i indygo trochę tutaj mamy, ale nie mamy materiałów budowlanych, żeby kolejną drukarnię postawić. Ale tutaj już statek płynie, więc zaraz to zrobimy. No i co by tu jeszcze dalej? Przyprawy to jakoś jeszcze załatwię w przyszłym odcinku. No i później produkcję piwa też sobie rozwiniemy. No i na razie to będzie chyba tyle. No i patrzcie, w przyszłym odcinku, bo w tym nawet nie tknęliśmy tych binokli, to w przyszłym odcinku też trzeba będzie cały warsztat optyka postawić, a to się wiąże z kolonizacją kolejnych orientalnych wysp, no bo kopalnie miedzi mamy tylko tam dostępne. No a poza tym też mamy kwarc. Tutaj musimy mieć węgiel i rudę miedzi. No ale dobra, to akurat z tym sobie damy radę. Tutaj nabrałem tego, ale aż tyle mi tych znowu towarów nie jest potrzebne. Mam nadzieję, że dwa warsztaty drukarskie wystarczą. Dobra, drewna. Wezmę jeszcze 10 ton, 25 niech tu zostanie. Tym statkiem wracamy do nas na wyspę. Tu jeszcze bym chciał szybko, ale co ja tu mam 12 ton drewna. Czy tu mi się opłaca właśnie stawiać dla dwóch tych plantacji cydru, tłoczni cydru? W sumie trzech. No to może i się opłaca. Ale i tak materiałów mam tylko na dwie. Więc póki co postawimy dwie. Wiedziałem, że będą problemy, ale że aż takie, żeby uzyskać te 3500, to aż tak nie, aż tak nie myślałem. Tutaj z tą produkcją wina też jest jednak cienko,
A żeby kolejną prasę do winogron postawić, to tak, winnice to jest jeszcze mały problem, żeby tutaj dostawić, ale większym problemem jest to, że wtedy beczki byśmy znowu całą produkcję musieli zrobić. Czyli do, znowu rudę żelaza, cały węgiel, robić żelazo, trochę drewna, wydobywać, robić beczki i dopiero później wino. Bo z tym winem to ja widzę, że tutaj no jest na styk, ale jak dojdzie nam tych arystokratów, to jeszcze co najmniej jedno albo dwa trzeba będzie zrobić. No tak, cydru to trzeba będzie dobudować mimo wszystko. Odzień już pomału wraca do normy. Chleb to jest właśnie tak jak mówię, po prostu jest tak szybka konsumpcja, że mimo to, że ten statek doładuje tu do maksymalnej wartości 135 ton, to oni w międzyczasie trochę tego chleba wyjedzą i wydaje się, że jest go brak. No ale sami widzicie, następne 120 ton tutaj kursuje i jego w zupełności tego chleba nie brakuje. Piwa natomiast brakuje, to będziemy poprawiać. Garbarnie mimo wszystko też chyba tutaj trzeba będzie jednak kolejną, całą tą produkcję futrzanych kaftanów przenieść jednak na inną wyspę, a tutaj się tylko skupić na garbarniach. No piwo to już wspominałem, księgi niby rozbudowane, więc może to nam... Więc może tego nie będziemy musieli ruszać. Arystokraci na razie oprócz binokli to mają wszystko. No i przyprawy w sumie... To jeszcze by tam jakoś uszło. Także priorytety są na przyszły odcinek i to są bardzo nawet duże i dużo ich jest, ale dzisiaj to już trzeba kończyć pomału. No tak się to prezentuje, tutaj dodatkowa ta osada rozbudowana. Za dużo to w sumie dzisiaj nie zrobiliśmy. Trochę wynikało to z tego, że też musieliśmy tutaj czekać na te prawa awansu, których i tak niby mamy, ale nie mamy. Będziemy tutaj dalej rozbudowywać, ale mówię, to na spokojnie w przyszłym odcinku. No teraz się roboty nazbierało, ale odcinki dzięki temu są ciekawsze. Zastępujemy ten autosave, który się zrobił już chyba kilkanaście nawet minut temu. I odcinek dobiega końca. Wychodzimy do głównego menu. Dzięki za uwagę. Tak jak wspominałem, no zaczyna się robić ciężko, ale to nie oznacza, że sobie rady nie damy, po prostu jest ciekawiej. No i co można powiedzieć? Zapraszam na kolejny odcinek, bo tam będziemy dalej tą rozbudowę kontynuować. I tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!